Panie Luka, to było. To było. Móc gościć ojca Bonifacego Kotrysa i jego wspaniałą wystawę. Jak pytałam dzisiaj rano, okazuje się, że poprzednia była w Paryżu. Także myślę, że to jest wielka przyjemność dla Kazimierza, że następna po Paryżu wystawa ojca jest właśnie w Kazimierzu. Jako ostatni w rodzinie, najmłodszy, miałem specjalne przywileje i często chodziliśmy sobie na przykład w niedzielę po południu w pole i chodziliśmy sobie tam gdzieś dróżkami w polu i on mi tłumaczył tam różne rzeczy. Wieczorem czasami tłumaczył mi na przykład niektóre konstelacje takie wiejskie, nazewnictwo tych różnych konstelacji, na przykład Plejady to były babki w Radzie, prawda, trzej, ten pas Oriona, no to byli kosiarze wracający z pola. Od takie wytłumaczenia mi dawał i myślę, że to było bardzo trafne, ale on to kochał i chyba mi to przekazał. I tak się zdarzyło, że kiedy miałem 11 lat, mój brat przyjechał akurat i ofiarował mi pierwszy aparat, który miał dwie przysłony, dwa czasy naświetlenia i od tamtej pory poczułem się fotografem. No i oczywiście robiłem dość dużo tych zdjęć. Wydawałem ostatnie grosze, ale to jakoś no, nie mogłem się powstrzymać i to jest tak do dziś. I robiłem to najczęściej, jak to się mówi, sobie, a muzą. Nie czekałem ani, jeżeli ktoś mnie poprosił, publikowano moje zdjęcia i we Francji chyba najwięcej, i w Niemczech, i we Włoszech. My często sobie wyobrażamy tę Afrykę od, jak to niektórzy mówią, nawet dzikusy. Oni często mogą być przykładem dla nas. I można postawić sobie wielki znak zapytania, gdzie są dzikusy. No w każdym bądź razie, dla informacji powiem, że jechałem do sklepu w miasteczku Dapan. Stawiałem samochód, okna otwarte, zakupy na tylnym siedzeniu i ja byłem w sklepie, przyszedłem, wiedziałem, że wszystko jest w samochodzie. No w każdym razie taka jest, no pokochałem tych ludzi może za ich prostotę i za ich przyjaźń. Musiałem się odwdzięczyć, bo przecież oni byli tacy mili i od samego początku, kiedy przyjechałem, a zacząłem mój pobyt od chorób, bo miałem w jednym roku 9 razy atak ameby, miałem 3 razy malarię, no i miałem co najgorsze, miałem żółtaczkę, później 10 lat, potem drugi raz żółtaczkę, także jeden dziadziuś nawet mnie pocieszał, mówi, wiesz co, jak będziesz miał jeszcze trzeci raz, to już nigdy nie będziesz miał, więc to już było pewne. I robiłem również zdjęcia troszeczkę astronomiczne, bo tym się interesuję, więc miałem mały teleskop i była taka wygodna sytuacja, że byliśmy w takim miejscu, że było widać i gwiazdę polarną i z drugiej strony Krzyż Południa. Takżeśmy widzieli obydwie hemisfery, obydwie półkule północną i południową i było wiele różnych zjawisk, które można było obserwować. Obserwowałem 3 komety, jedno zupełne zaćmienie Słońca, 3 częściowe zaćmienia Słońca. Obserwowałem wybuch w obłoku Magellana, supernowej. No to wszystko to były naprawdę cuda, które urzekały na co dzień. Na wierzchu jest to we mnie.